Witamy wszystkich uczniów w szkole gminy Kniazdę i rodziców ucznia, uczniów. Święta Bożego Narodzenia to czas szczególny, w którym od ponad 2000 lat przychodzi na świat Bóg Zbawiciel, Jezus Chrystus. Podczas Bożego Narodzenia przenikają się wiara, nadzieja, miłość, religia, historia i tradycja. Dla nas, chrześcijan, jest to dobra nowina. Boże Narodzenie to święta prawdziwe i radosne. Czas miłości i jedności. Czas miłosierdzia, przebaczenia i pojednania. Przypomnijmy sobie, jak to było w Betlejem. Nie, Monika. Zobaczmy, jak to będzie. Nie, dziewczyny. To dzieje się tu i teraz. Zapraszam! Moje oko, nie puść się.
schodach. Tak, cesarz wydał rozporządzenie o spisie ludności i bardzo dużo ludzi się zjechało. Wszystkie miejsca są zajęte. Zobaczmy, jak sytuacja wygląda dzisiaj w Betlejem. Mamy tam swojego reportera. Przed państwem Adam Rajski, który właśnie spotkał Józefa z żoną Panią. Przybyli oni do nas aż z Nazaretu. Czy to Maria, ta sama, którą odwiedził w marcu Adamą? Tak, to ona. Halo, halo. Adam, czy się słyszymy? Tak, słyszę was. Widzę Panią Józefie. Czy trudno wam znaleźć miejsce w gospodzie? Tak bardzo ciężko, a moja żona w ciąży jest tuż przed rozwiązaniem. Oh.
Maryi urodziła syn. A czy nikt, czy znamy jego imię? Tak, to Jezus. Jezus się właśnie narodził. Czy to ten Jezus, Zbawiciel, ten, o którym czekamy w Starym Testamencie? Tak, tak, to on. Bye.
Dobry wieczór. Proszę Państwa, temperaturę mamy zimową. Ciśnienie umiarkowane, a zachmurzenie jest zmienne. Na co chcą zwrócić Państwo uwagę, to ta bardzo jasna gwiazda na niebie. Specjaliści informują, że przemieściła się ona aż ze wschodu, dokładnie nad stajenkiem Betlejem. To wyjątkowa stajenka.
Witam serdecznie. Nie wiemy na pewno, ale dostaliśmy informację, że od wschodu zbliżają się przejeźdźcy w osobliwych królewskich siatach na czystej krwi koniach arabskich. Halo, halo, czy wiemy, kim oni są? Tak, drodzy widzowie, to Kacper, Mechmer i Baltazar, trzej królowie. Podążają bardzo szybko. Tak, to potwierdzona wiadomość. Wiosą dary, złoto, kadzidło i mirę. Dotarli już do Betlejem. Giro, dla ciebie, bo jesteś Bogiem. Mirę, dla ciebie, bo jesteś człowiekiem. Thank you.
Co się tu dzieje? Co się tu dzieje? Wszyscy witają nowego króla, Zbawiciela, Rzeczonko Jezus. Przybyło wielu pasterzy. To Syn Boży, kłaniamy się Tobie, Jezus.
Przybywamy się na spadki, jak to powiem, koło świętą siłą nocy. Dobranoc. Dziękujemy za uwagę. Dobranoc. Narodzenia Pana Jezusa przedstawiły nam klasę z
0 pod opieką pani Ani Murat i pani Bożenki Adamczyk. Gorąco brawa. Thank you.
serdecznie zespołowi Polanie pod kierunkiem pana Jakuba ogromne brawa. Również przypominam, zespół Polanie sprzedaje dzisiaj aniołki. Jeżeli ktoś z Państwa jeszcze nie miał okazji ich zakupić, zapraszamy do naszej koleżanki przy wyjściu. Drodzy uczniowie, nauczyciele, katecheci, zarząd, rodzice i zaproszeni goście. Dzisiejszy wieczór jest wyjątkowy. Wprowadza nas w magię świąt Bożego Narodzenia oraz tajemnicę narodzenia Pana Jezusa. Niech ta maleńka dziecina, przez Boga wydefiniowana, zajdzie dzisiaj z Wami do domu, przyniesie Wam miłość, radość. I w tym zgiełku naszej codzienności niech da nam chwilę zastanowienia i przemyślenia. Podziękowania za miniony rok, za ten, który jeszcze będzie. Wszystkiego najlepszego. Dziękujemy wszystkim dzieciom, które przybliżyły nam święta o jeden tydzień i za tydzień i ostatni tydzień na nowo radowali się z narodzenia Pana Jezusa. Przychodzi do nas, aby przynieść nam na pokoju, który tak bardzo sami potrzebujemy w naszych sercach, wiele nas nieraz niepokoju, nieuporządkowania, słabości, grzeszności. Nieraz i w naszych rodzinach tego pokoju brakuje, w naszych wspólnotach. Na świecie widzimy, co się dzieje, ciągle na Ukrainie, na ziemi świętej. Pan Jezus chce przynieść nam pokój, aby każdy z nas zaczął przemianę tego świata w siebie samego. Mamy wspaniałą okazję. Więc jeszcze raz dziękujemy dzieciom, że pomogą nam się troszeczkę wyciszyć, troszeczkę już przygotować do świąt. Niech ta miłość Chrystusa, o której Pani Dyrektor wspomniała, przepełnia nasze serca. Niech ten czas świąteczny i noworoczny będzie prawdziwym czasem miłości, za innego wybaczania sobie win, dobroci, szacunku, tego pokoju serca. Niech Wam wszystkim Pan Bóg błogosławi. Dziękujemy wszystkim naszym artystom, dziękujemy rodzicom, którzy pomogli w przygotowaniu dekoracji. Dziękujemy dzisiejszym asystentom Andrzejowi i Markowi oraz wszystkim, którzy włożyli trud w przygotowanie specjalnej uroczystości Kastelek 2023. Gracias.